No to szykuje się znów gotowanie na ekranie. No, mam w sumie to, miałem to już działać dzisiaj, ale wczoraj się zadziadowałem, to wam zaraz pokażę z pierwszego, co to będzie. Dwa kilo grochu łuskanego. Tutaj mamy taki mniejszy groszek, 2 kilo, ale tego wejdzie połówka. 2 kilo kiełbasy. Boczek się domraża, żeby mógł. Czosnek, a boczek się domraża, żeby go było lepiej pokroić. Łok przygotowany, bo będzie ilość znaczna, a tutaj już się parzy podkład pod zupkę. Także będzie zupa grochowo-fasolowa. Na bogato. Także za chwilę moczę groch i kroję boczek. I tak oto mamy gotowy boczek do smażenia. No, z powrotem do łoka, bo nie mam takiego innego dużego gara. A tu jeszcze 2 kilo kiełbasy ma wejść, ale to się tylko tak dużo wydaje. To za chwilę tutaj 3/4 tego zniknie. I tak oto następuje dzień kolejny walki. Wczoraj co się udało. Wytopiony boczek. Boczek i obrane mięcho. Tutaj jest jeszcze to takie samego spodu, co było na łoku, ale tutaj jest bardzo dużo smaku. Wywar już jest właśnie odcedzony, żona obrała mięsko. Tutaj go teraz podgrzewam sobie wstępnie. Tutaj jest gar w rozmiarze właściwym, gar gamela. Łyżka adekwatna. Montewka. Później jeszcze wkrętarka, ale to na sam koniec będzie potrzebna. I groszek zrobiony już na pęczniany i fasola. Także należy działać dalej, bo czas ucieka. No to wywar mamy w naczyniu właściwym. Teraz trzeba przekładać powolutku i na raty groch, bo gdybyśmy to wrzucili do takiej ilości po prostu naraz, to by się to grzało później 3 godziny, jak nie dłużej. Po troszeczkę, parę łyżek wrzucić, zamieszać. No ale na pewno zakładam, że nikt z oglądających nie będzie robił takiej ilości, więc wtedy takie tego typu ceregiele możecie sobie pominąć. Jeżeli będziecie robić tam w jakimś garnku niewielkim, to można po prostu rypać wszystko. No to prace trwają, ja tylko wyłączę tą wichurę. No, trwa to odszumione już z pierwszego. Na razie tutaj weszło chili. Dwie miarki tych płatków chili. Mam obrane dwie główki czosnku, chyba 6 marchwi. No i jeszcze będzie trzeba przed końcem ogarnąć kiełbasę do tego. No to kiełbaska pokrojona. Tutaj sobie bulczy ochoczo groch. Już niebawem będzie, myślę, gotowy. I teraz jest to dobry moment na wgniecenie czosnku. I tak po wrzuceniu czosnku gotujemy dalej. Groch już naprawdę niebawem będzie gotowy. I w następnej kolejności chyba właśnie wrzucę. Co wrzucę? Sam jeszcze nie wiem co. Jak wymyślę, to pokażę. Dodałem przed chwilą magiczny składnik X, czyli to, co tam gdzieś zostało w łoku przypalone po boczku. To znaczy, to nie jest spalone tak, żeby było gorzkie, ale smaku tam jest co niemiara. Także teraz już myślę, że będzie czas na delikatne przyprawianie. Tlinek. Raz. I kminek dwa. I zobaczymy, czy to będzie dość, czy nie. On sobie to musi popracować i puścić smak
jeżeli chodzi o sól, to tak, ja daję boczek zawsze na sam koniec, żeby był jak najmniej możliwie rozciapany. Ja ale boczek słony jest, także wszelkie operacje, sól, pikantność, ale sól przede wszystkim, no to należy wykonać pod sam koniec gotowania. Także teraz niech sobie tutaj pyrka, już prawie jest. No już coraz bliżej, no. Trwa to niestety, szybko to nie będzie, ale cóż, ale za to będzie zapas na pół roku. Czas chyba na kiełbachę. Żeby się nie okazało, że mi braknie gara, bo będą jaja. No, o. Wygląda to dość tak kurczę, ile tu nie zmieszczę. Zmieszczę, za chwilę jeszcze wrzucę fasolę, z tym, że fasolę najpierw wrzuciłem sobie już na durszlak i przeleję gorącą wodą, znaczy gorącą, no tyle ile tam z baniaka leci, żeby nie wrzucić tutaj takiej zimnej tej fasoli, bo wtedy przerwiemy wrzenie i zanim to się zacznie gotować, to po prostu minie godzina. Więc lepiej, żeby to miało tam z 60-70 stopni ta fasola, to na pewno ułatwi to całość przedsięwzięcia. No to futrujemy fasolę. Może się posłużę chochelką po prostu, żeby nie nachlapać. No, jest dobrze ciepłe. O to chodziło. Tamten groch kuskany sobie dojdzie, fasola się ugotuje, zaraz jeszcze wrzucę marchew i niech wszystko sobie tutaj działa, pracuje na ogniu niewielkim. Na koniec tylko zasmażka, przyprawy i będzie pysznie marchew. Mieszać zamaszyście i do dna. Nadszedł czas na majeranek. Opakowania 2 po 8 gram. Teraz. Dewa. Się teraz zrobi na pewno w takie klumpy, ale to jak dostanie wilgoci wody, po sobie pociągnie, to on się tam ucywilizuje. Przynajmniej zawsze tak robi. Więc myślę, że nie zrobi tym razem jakiegoś wąskiego numeru. No i tak wejrzy w chwili obecnej. Także myślę, że to już jest dobry czas na zainstalowanie boczku i mięsa. Łyżki, ale może mi partia wybaczy. O! I teraz należy zatopić ten materiał w czeluściach zupy. Najważniejsza czynność przy produkcji zupy grochowej to jest mieszanie. No to przyprawiamy. Pieprzyk mamy już
umielony. Można tutaj zapodać nieco. No, a przyznam się, no. No, przyznam się, dałem trochę magii. No. A tutaj już się szykuje dżem. Nie, jednak będzie ze smażka. Będzie ze smażka, bo tą zupę w ogóle to będzie trzeba zostawić za chwilę w takiej formie. To jeszcze nie jest ten groch drobny, taki rozpadnięty, ale on w mrożeniu sobie pewno dojdzie. A jak nie, to dojdzie sobie przy grzaniu później. Lepiej jest sobie to później dogrzać, niż żeby się z tego po prostu zrobiła taka paciara, bo to ma być wszystko na ząb. Także następny etap zasmażka w krętarkę już przyniosłem. No tak więc działalność dobiega końca. Zasmażka wchodzi. Miało być bez zasmażki, bo jest dość gęste, ale nie, zasmażka musi być. Także tą łyżkę należy chwilowo albo spionizować, żeby tutaj nie był jakiś zgrzyt z montewką. Próbujemy. Tropiciel najmłodszy służy jako statyw. Widowo. Może nie polecić. Uwaga, bo może pysnąć. Ale będzie beton. Będzie można zapewne kroić zupę jak to. No już to jak zły jakiś sąd. Żadna nowość. Teraz się trzeba troszkę sprężyć. I teraz należy jeszcze temat przygotować, mieszając często. I gdy już wszyscy myśleli, że danie jest gotowe, należy jeszcze przeprowadzić kontrolę smaku i na sam koniec dodać składnik Y. No, ona jeszcze przysłonieje zapewne, a do soli zawsze można. Składnik Y, który zastąpi, bo chwilowo nie dysponuje, akurat jest na wyjeździe, kuchnia polowa. A to mamy aromacik wędzarniczy. Tyle tej smoły tutaj podlałem. Pachnie świetnie. Więc należy zamieszać ponownie. I zupa idzie do studzenia. I sprawdźmy. Jeszcze ciutkę, ale już słychać. No, ale będzie dobra. Zresztą kto by wam powiedział na YouTubach, że upichcił coś do dupy. Jak ja zrobię coś do dupy i jest do dupy, to mówię, że jest do dupy. Ale nie, to będzie naprawdę dobre. Także mieszamy ponownie. No to kontrola ostateczna. Jest pięknie. Jest wędzonem.
takie jest. Takie, takie jest. I teraz czym prędzej zabieramy gar. I montujemy go w zlewie. Przykryweczka. I lejemy zimną wodę. Tak, żeby to wystygło możliwie szybko i się nie rozpaciało doszczętnie. Bo to taki garnek, to on będzie trzymał temperaturę jeszcze normalnie przez pół dnia. Chociaż podejrzewam, że gdyby został w domu, to jeszcze nad ranem mógłby być ciepły, bo te wszystkie materiały tam w środku to mają sporą pojemność cieplną. Także co, godzinę mamy 15:30. Ale jestem. Nie zatkałem sobie. Godzinę mamy 15:30. Także należy wziąć się za sprzątanie tego całego ambarasu. Także to chyba będzie jak na chwilę obecną koniec vlogów kulinarnych. Chociaż nie wiadomo, jak mi coś przyjdzie jeszcze do głowy. Także jak się podobało, to i trzymajcie się. Cześć! I tak oto tym sposobem mamy zapakowaną grochóweczkę na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem obiadów dla trzyosobowej rodziny, plus ósmy dla czteroosobowej, bo to będzie do dania komuś znajomemu, i plus jedna porcja ekstra. No, czyli się opłacało postać i pogotować. Mamy załatwioną kwestię grochówy na kolejne pół roku.